Widzowie, mamy nowy update Brookhaven RP i właśnie dzisiaj już na nim jesteśmy. Dzisiaj go sobie sprawdzimy. A ty, drogi widzowie, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczka za to, że jest nowy update. Jestem dzisiaj z Fajnowe, tak samo jak zawsze. Będziemy dzisiaj sprawdzać właśnie ten update'cik. I ty, drogi widzu, napisz w komentarzu... w sumie co w komentarzu mówimy napisać? Napisz w komentarzu... nie wiem, update, a ja ci przypnę serduszko. Napisz update, a ja ci przypnę serduszko. Zobaczymy, czy umiesz napisać update. A ja przypnę każdemu, to napisz komentarz serduszko. Zobaczymy, ile was jest. Niech pokaże, każdy niech się pokaże. Każdy, kto to ogląda, niech się pokaże, niech napisze. Dobra, i teraz tak. Pierwszą nowość od razu sobie przejdziemy. Musimy przejść sobie do snajperki. Dobra, musimy przejść sobie do snajperki. Mamy snajpereczkę. Wow, patrzcie, sama snajpereczka. Już nowy wygląd. Okej, okay, patrz. Stój. Puh. Jak ty leżysz? Ej, co się tam? Ej, dobra. Jeden. Dwa. Trzy. Wow! To czwórka jest. Dobra. To jest czwórka. I to jest piątka. Okej, okay, dobra. Dziwne jest. Okej, okay, mamy coś takiego, coś takiego, coś takiego. I to jest fajne. Dobra. On tu sam się kładzie, więc jest naprawdę fajne, dobra. Zrobimy tak i teraz co my tu mamy po lewej stronie? Możemy sobie dodać... Aj, tylko włączę sobie ten. Dźwięki. Dobra. A my z tego? Okej. Okay. Mamy latareczkę. Możemy mieć latarka, dobra, latarka kozak. Latarka kozak, dobra, bo w ogóle... To się tu zmieniło? Nie. Mamy tu zwykły skinek. Toki konkret. Fajniutki. Dobra, tutaj mamy z CS-a AWP. Tutaj mamy taką. Okej, okay, bardziej. Tutaj mamy taką. Jakby skin z CS-a. Tutaj. Ej, fajna. Tutaj mamy taką. To w sumie to są bardzo podobne. I różową na końcu. Co jest? Poczekaj, po kolei. Na razie nie. Zróbmy po kolei wszystko, a nie spieszmy się wszystkim, dobra? Dobra. Więc lecimy teraz kolejną rzeczą. Jest to pistolet. Lecimy z kolejną rzeczą, pistoletem. Gdzie jest pistolet w ogóle? Tutaj. Czy ten, czy ten? Można go trzymać tak, jak można było. I ten, a dwa pistolety. Dobra. Dobra, i tu mamy zmiany. I tutaj... Ej, te... patrzcie na to. I teraz patrzcie na to. Stać, policja. Zobaczcie się broń. Albo bierzecie sobie jeszcze taką broń. Albo taką. Takiego digla. Albo coś takiego. Ło, ej, ta broń jest ciekawa. Dobra, lecimy jeszcze z taką. To jest taka jakby taka flara. Teka mamy z CS-a. Teka z CS-a mamy normalnie. No i taką różową broń zabawkową, albo taki pistolecik na kulki prawdopodobnie. Kulką maszą. I widzę, że obie bronie mają te same wersje, tak? Tak. Tak jest, obie bronie mają te same wersje, a inne na przykład? Shotgun? O, shotgun też ma, nawet niekiedy shotgun miał w ogóle też takie wersje. Dobra, nawet niekiedy shotgun też miał takie wersje, czyli teraz już w sumie chyba każda broń już teraz coś ma. No, każda broń już ma teraz jakieś swoje skiny. Czyli jest to coś naprawdę ciekawego. Dobra, lecimy dalej. Lecimy z po kolei, tak jak jest. Fire Truck, czyli nowy wow! Co jest? Co? Czekajcie, co tu mamy? Wow! Ale fajne! Dobra. To jest to. Jo, ej, dobra, nie. Jakie to długie może być? Co jest? Okej, okay, to może być takie długie. Ja nie wiedziałem, że to jest takie super. Dobra, możesz zejść na chwilę i pokazać mi, jak to wygląda. Sprawdzimy to. Okej. Okej. Ej, a co się stanie, jak zrobię tak? Dobra, poczekaj. Wow, mogę gasić. Dobra.
A odczep mi od hydrantu. Odczep mi od hydrantu. Nie wiem, czy możesz. Czy będzie mi woda leciała? Może nie będzie woda leciała. Nie, poczekaj, to ja odczepię. Dobra. Biorę teraz to. I czy będzie mi leciała woda? Leci woda jednak. Jednak woda leci. Dobra, musimy jeszcze sprawdzić. Ale to jest koza. To jest. A może złapać z drugiej strony? Co jest? Co jest? Ej, dobra. Teraz zabawa jest konkretna. Coś tu jeszcze jest do klikania. Okej, to co było? Ej, jest kozackie. Ja jeszcze coś zobaczę. Jak to działa z hydrantem? Dobra. Oj. Dobra. Czy to będzie mi co każdym razem tak daleko też łączyło? Musi być bliżej hydrantu, okej. Czyli... gdzieś tak? Jest, zobacz na to! Możecie normalnie takiej liny robić. O ja! Dobra, one są po prostu takie nietykalne, ale no zobaczcie, jaka odległość musi być, żeby sobie hydrant podłączyć. I normalnie możecie teraz brać to. I zobaczcie. I teraz, na jak pali się tutaj szpital, to idziecie do tego hydrantu i możecie gasić szpital. O, nie, urwało mi tutaj już. A tu jest hydrant. Dobra, i tu musicie szukać hydrantu i wtedy możecie gasić. No naprawdę super to jest. Zmiana. Dobra, to teraz tak, to usuwamy i lecimy z ambulansem. Co my tu mamy w ogóle? Ambulans. Dzień dobry. Otwieramy. Ej, ciekawe, czy z ambulansem działa znowu ten trik, co działał wcześniej. Musimy to sprawdzić. On coś tu ma, jakieś nowe techniki? Nie, on po prostu jest troszeczkę inny. Nie ma takich fajnych nowości, ale odejdź na razie i sprawdzimy to. Czy na przykład ja wezmę rower? Dobra, ale tu było chyba z koniem, co nie? Bierzemy konia. Wow, działa! Działa! Nie popsuli tego. No i tak. Co jest? Dobra. Ja wiedziałem, że z koniem to jest to, co trzeba tu zrobić. Dobra. Mandy zawsze znajdzie jakiś sekret. I co? Udało się. Mandy znalazł sekret. Co jest? Ej, to... ten ambulans już ma... ten ambulans już ma jakieś problemy ze sobą. Co jest? Ej, dobra. I? Dobra, i teraz ostatni raz. Wow, podskakujący ambulans podwójnie. Dobra, ej, to jest kozackie. Dobra, możemy przelecieć chyba teraz dalej, bo już pokazaliśmy. I teraz tak, kolejną nowością jest, że do każdego możliwego auta, jakie tylko istnieje, zostało dodane wszystkie te opcje. Czyli będzie sobie tu turbo, podwyższenie plus dodatkowo. Dobra. I dodatkowo zmiana opon. Do każdego auta zostało to dodane i zmienione. Dobra, nawet w, zobaczcie, nawet w takim o tutaj pytku można to używać. Dobra. Niu, to jest halloweenowe auto. O nie. No i niezły obrót. Ej. Dobra, muszę wstać. Muszę wstać i wracać. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra, i teraz hamulec. Nie, to auto nie chce hamować. Trudno. Ej, dobra, powoli. Co do sekretów, sekrety będą szukane, więc no, jeżeli coś się pojawi, to od razu wam mówię. Ej, powoli, dobra. Jesteśmy, dobra. Zasuwamy i teraz tak. Kolejna zmiana, idziemy teraz tak. Wiesz co? Zrób tak, że weź odpal ten, no, znaczy stary, nowy dom. A ja tutaj będę czekał. Ej, widzowie, patrzcie na to, co się teraz stanie. Ustawię się jakoś tak i patrzcie na to. Może widzicie, że się wszystko normalnie dzieje, co nie? Teraz patrzcie, co się stanie konkretnie dalej. Puuu! Widzieliście, co się stało nad tymi sklepami? Bike shop! Dobra, możesz na razie usunąć teraz. Ja teraz swój zrespię.
I to jest ten tutaj, czyli darmowy. I możecie go sobie brać i testować za darmo. I lecimy do niego, wchodzimy i zaraz sobie stronę go sprawdzimy. Dobra, ten sklep niczym się tutaj w środku nie zmienił. Nic nowego tu, także tutaj chyba nawet zobaczymy, nie ma. No jest taki jak był wcześniej, ale została dodana tutaj drabinka. Nie widzicie, drabinka została dodana do tego oto miejsca. I bierzemy sobie teraz deskorolkę. Dajemy tutaj 45. Szkoda, że to nie działa tak jak to powinno działać, ale no jest. I na przykład macie tutaj kolejny łód i skok. Na dół i do góry. I zobaczcie, normalnie macie tu, na dachu tego wszystkiego, skatepark. Jest mega niebezpieczny, no bo jest w powietrzu, ale to dobra, a mogę jakoś zrobić tak? Patrzcie, o, no to jest, ej, normalnie. Tutaj hulajnogą, możecie normalnie teraz na bruchowym RP bawić się na skateparku i nie wiem, na przykład pokazywać swoje własne triki, na przykład tutaj, o tu. W ogóle co jest? Jesteście tu i skok tu, żeby... Nie wiem, czy to dobry pomysł jest, żeby robić coś takiego za kościołem. Ale no... Jeszcze coś masz? No dobra, to jeszcze sprawdzimy jeszcze coś jedno, ale poczekaj. Zanim pokażesz, co jeszcze masz, sprawdzimy sobie, czy gdzieś tutaj, może w środku tych skateparków, nie ma sekretu. Dobra. Czy coś tu jest w środku? Nie widzę, dobra. Okej, gdzie ty jesteś, żeby sprawdzić, czy coś jeszcze masz? Tutaj na dole, okej, lecimy. Co się jeszcze gdzie zmieniło? O! Wow, co jest? Tu się pojawił koteczek, widzicie, widzowie, macie od razu sekrecior. Pojawił się koteczek. Co on tu robi w ogóle, to ja nie wiem. Jakiś kotek po prostu, widzicie, macie także od razu sekret na odcinku. Ciekawe, czy takich sekretów jest więcej. Czy coś się zmieniło może jeszcze w innych miejscach? Aż wstawię, jestem ciekawy, na przykład, czy coś się zmieniło tutaj, w miejscu. I od razu kolejna informacja, serwery. Z 18 osób zostały powiększone do 20. I także sprawdzałem, czy nie ma nowych domków. Kto wie? W ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Mamy tutaj skatepark. Nie mamy tutaj skateparku. Sprawdzałem, czy są nowe domki. Niestety, ale nie ma żadnego nowego domku. Sprawdzałem, czy są duże też apartamenty. Te tutaj estate'y. Także nic nowego nie ma, więc no, smuteczek dodał, to na razie takie poprawki dodatkowo. No cały czas czekamy na ten duży update, który no, cały czas prawdopodobnie przesuwa, bo ostatnio także, no, miał być 30 października, teraz dodał coś innego, no ma być coś naprawdę dużego z tego co wiem, ale no, to musimy na to jeszcze poczekać. No mam nadzieję, że może, nie wiem, zrobi na święta, na niespodzianki, a będzie co tydzień. Zobaczymy, ale ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczka, bo teraz może być 20 osób na serwerze z 18, czyli 2 osoby więcej. Więc pamiętaj, jak widzisz tę tablicę, wpisuj tam Mandy. A ja dziękuję za oglądanie, na razie, do kolejnego odcinka, popo.